Danuta Cholecka, witam Państwa. Zapraszam na rozmowę dzisiaj, a gościem naszej rozmowy jest Katarzyna Sójka, poseł Prawa i Sprawiedliwości, była minister zdrowia. Witam Pani poseł. Dobry wieczór, Panie redaktorze, dobry wieczór Państwu. Pani minister, słuchając wczoraj marszałka Hołowni, no to można by pomyśleć, że ćwiczyła Pani sztuki walki. Nieznany mi ten element Pani życia jest. Ja tak naprawdę szczęśliwie nie słyszałam, tylko w ogóle dowiedziałam się o całej sytuacji od kolegi, który zadzwonił do mnie i w ogóle był zaskoczony dokładnie tym, że mogłam kogokolwiek podduszać, tak? Tak. Przekazał mi tę informację już z mediów, z też internetu. Też nie znałam Pani od tej strony. Też się nie znałam od tej strony. Rodzina mnie nie znała od tej strony. No właśnie. Widzi Natomiast Pani, jak to się można myślę, dowiedzieć. Że to brzmi abstrakcyjnie dosyć i zresztą chyba z tego, co słyszałam, sam pan marszałek był trochę zaskoczony, kiedy wymieniał moje nazwisko, natomiast w sensie chyba chodzi o kobiety, no bo dość dziwne. Natomiast nie skłoniło go do tego, by jednak sprawdzić, o co chodzi. Tylko no ale chyba... ja słuchałam dzisiaj pana marszałka, zanim doszedł na salę obrad, kiedy zapowiedział, że panią przeprosi, ale jednak od tego nie zaczął i zaraz do tego dojdziemy. I on dziennikarzom mówił, że no on przecież opiera się na raporcie straży, więc o co chodzi? Ja akurat dopiero pierwszą konfrontację w tym temacie, jeżeli chodzi o pana marszałka, usłyszałam w momencie, kiedy trochę zawalczyłam o to, by zająć głos w Sejmie, ponieważ... Troszkę pani wymusiła, powiedzmy trochę wymusiłam, sobie. Trochę wymusiłam, zgłaszając wniosek przeciwny do wniosku Konfederacji, ale nie było innej możliwości. Ja nie znałam wcześniejszych żadnych opinii. Mój telefon, że tak powiem, też nie zadzwonił ani wczoraj, kiedy publicznie domagałam się przeprosin i wyjaśnień. Ja jestem przekonana, że pan marszałek otrzymał. Kancelaria Sejmu jest w posiadaniu numerów wszystkich posłów. Zresztą pan sam marszałek jest w posiadaniu, przynajmniej jego gabinet, bo była sytuacja też ważna, w której chciałam się spotkać z panem marszałkiem. Ważna dla Polaków, ważna dla kobiet. Natomiast miał się spotkać w tym samym dniu, nie wyznaczył terminu już kolejny tydzień, bo to jest właśnie taki uśmiechnięty, że tak powiem, Kancelaria Sejmu, kiedy jest pan marszałek. Także jeżeli chodzi o numer, to jestem przekonana, że zawsze można podnieść telefon i porozmawiać. Natomiast jakby takim innym aspektem bardzo ważnym w tej sytuacji jest to, bo dzisiaj pan marszałek mówi, że jakby winę ponosi Straż Marszałkowska. Tak. Ja myślę, że to jest takie trochę wycofanie. Kiedyś w XVII wieku na dworze angielskim też był taki urząd chłopiec do bicia. Jak królewicz się pomylił, to chłopiec był bity. Ale to nie tędy droga. Odpowiedzialność ponosi według mnie główną i przede wszystkim pan marszałek Hołownia z tego tytułu, że kiedy pojawiły się te wątpliwości, kiedy chciał oskarżyć, zresztą ubrał to w takie słowa, oskarżyć posłów o takie czyny, ubrał to w słowa podduszania. Naprawdę trzeba się mocno zastanowić, jeśli posłankę, mówię w tej chwili o sobie, mówię też o innych, mówi się publicznie i to rozchodzi się we wszystkich mediach. Mówi się, że ktoś kogoś poddusza. To są bardzo ciężkie oskarżenia, które, że tak powiem, dotarły wszędzie, bo zaraz do tego wrócę. Myślę, że w tej sytuacji, zresztą z tego co wiem, to była praktyka. W takich sytuacjach marszałek miał pewnie obowiązek poinformować klub, że będą takie kierunki w Sejmie i będą takie wnioski rozpatrywane wobec posłów. I znowu przydałby się numer, bo przecież można zadzwonić i zapytać, albo przynajmniej poinformować. Jestem przekonana, że nie doszłoby do dalszej sytuacji, bo już na tym etapie wyjaśniłabym, że oskarżenia, którymi poczęstował mnie pan marszałek w dniu wczorajszym, po prostu nie miały miejsca. Dlatego myślę, że dobrą praktyką byłoby wrócić do dobrej komunikacji w Sejmie, ale przede wszystkim zastanowić się, o co chodzi. Czy chodzi o to, żeby wyjaśniać sytuację, czy chodzi o to, żeby bardzo szybko zrobić konferencję prasową, obrzucać, że tak powiem, ludzi błotem. Mówię tutaj szczególnie o sobie, bo nie wyobrażam sobie, ja otrzymywałam telefony, no podduszałaś? Ale swoją drogą koleżanki też są nieźle wyćwiczone, że potrafiły podduszać. No więc... Te, które zostały ukarane, tak? Tak, ale tak to wybrzmiało, pani redaktor. To wybrzmiało dokładnie w tym tonie bardzo negatywnym. Ja nie ukrywam, że otrzymuję groźby w tej chwili po wczorajszym... Tam jest kilka pani. No, z pani się wycofano, tak? Ale czy formalnie już się wycofano? Pani już dostała jakieś informacje, że już ta kara z pani zdjęta? Pani redaktor, ja powiem krótko. W sprawie przed publikacją, przed oświadczeniem pana marszałka, po moim oświadczeniu, w trakcie o godzinie 10 przeprosin, ani wcześniej,
ani w trakcie, ani w po. Nie otrzymałam żadnej informacji, nie dotarł do mnie żaden dokument, nie odebrałam żadnego telefonu w tej sprawie, a myślę, że nawet zwykła kultura powinna zmusić do tego, żeby podnieść telefon i po prostu przez telefon umówić się na normalną rozmowę. Tak, tylko że pan marszałek te przeprosiny zaczął i to było takie, to zresztą jak widzowie sami ocenią, pan marszałek zaczął mówić, że ja zostałem przeproszony, że jego przeprosił pan ze Straży Marszałkowskiej, tak? I najpierw zaczął od tego, że on został przeproszony. Zanim doszedł do tego, żeby powiedzieć to ja niniejszym paniom przepraszam, to najpierw opowiadał jakby trochę o swojej krzywdzie. Ja myślę, że pan marszałek zdaje sobie sprawę. Mamy świetne osoby są w Straży Marszałkowskiej. Bardzo nam pomagają, jeżeli jesteśmy na terenie Sejmu. Jestem przekonana, że również pan marszałek może liczyć na pełen profesjonalizm, wsparcie i pomoc wszystkich, którzy pracują w Straży Marszałkowskiej. Wszyscy są empatyczni, sympatyczni, ale przede wszystkim pomocni. I ja jakby łatwo się, tak jak już powiedziałam wcześniej, łatwo przerzucić winę na kogoś. Natomiast odpowiedzialność ponosi marszałek. Zwyczajem, i myślę, że nawet tak to powinno wyglądać, zwyczajem powinno być to, że powinniśmy być poinformowani, albo chociaż powinniśmy być poproszeni o pewne wyjaśnienia, zanim podamy pewne informacje do opinii publicznej. To jest bardzo zły kierunek, kiedy wychodzi się najpierw, oskarża się ludzi bardzo poważnymi epitetami, a potem nawet jak ktoś, przepraszam, się zgłasza, że zaszła pomyłka, bo ja napisałam wczoraj, prosiłam o wyjaśnienia wczoraj. Pan marszałek nie raczył ani zadzwonić, ani zapytać, ani skomentować w żaden sposób. Myślę, że to jest bardzo zły kierunek. Ja nawet powiem, że się zawiodłam, bo zwykła taka kultura osobista i doprowadzenie tej sprawy do końca w moim przypadku wymagałaby tego, by po prostu zamienić zwyczajnie kilka zdań. A ja muszę podkreślić jeszcze jedno, bo co jest najważniejsze, ta sytuacja wczorajsza wywołała bardzo duży hejt w stosunku do mnie. Odebrało tą sytuację również bardzo negatywnie moja rodzina, moi bliscy, moi znajomi. Mam bardzo dużo negatywnych, hejterskich wręcz komentarzy w portalu internetowym, ale również wiadomości, które do mnie docierają. Pan jest lekarzem i przyjmuje pacjentów, tak? To też jest ważne. To jest ważne, ale ważne jest to, że nie można kogoś oczerniać bez sprawdzenia. Marszałek, ja rozumiem, kiedy zostałam ministrem, ktoś wymyślił w konto jakieś fejkowe, że tak powiem trollowe w internecie, wymyśliło słowa, że miałabym powiedzieć o wyszczepianiu ludzi w jakiejś tam złej formie. To bardzo w internecie zaczęło, że tak powiem, funkcjonować. Były też sytuacje, kiedy mówiłam z perspektywy lekarza o statystyce w kwestii aborcji, w kwestii też śmiertelności okołoporodowej. Też media to przekręciły, ale szanowny pani redaktor, my mówimy o drugiej osobie w państwie. Marszałek Sejmu, który naprawdę przekazując do opinii publicznej takie informacje, które mogą mieć tak negatywny wydźwięk i być tak krzywdzące, jakimi są wobec mnie, uważam, że powinien być w 100% pewien, co robi. Dlatego uważam, że żeby się zabezpieczyć przed tym, zwykła kultura, a w zasadzie zwykłe zasady powinny doprowadzić do tego, że powinien podnieść po prostu słuchawkę pracownik, albo nas umówić, albo chociaż poinformować klub, że w stosunku do takich posłów toczą się jakieś działania. Kończąc ten temat, pani pewnie rozmawiała z koleżankami, tam jest kilka kobiet z Prawa i Sprawiedliwości, kilka posłanek na tej liście. No, one generalnie rzeczywiście były tak agresywne, że podduszały. Pani redaktor, ta sytuacja, ja dopiero w zasadzie od doby wiem o tej sytuacji. Ja myślę, że wszyscy są tak zaskoczeni, że nawet te rozmowy, ja przynajmniej swoją sytuacją jestem bardzo zniesmaczona, że nawet te rozmowy, nikt nie chce o tym specjalnie rozmawiać. To jest dla mnie jakby logiczne. No, jak moja rodzina usłyszała, że mogłam kogoś podduszać, no to po prostu ręce opadają, tak? Tak, dobra, zmieniamy temat. Sama pani wspomniała o sytuacji aborcji. Mhm. Ona dzieli koalicjantów. Marszałek Czarzasty oskarża marszałka Hołownię o mrożenie projektu. Hołownia mówi, że bez obijania w bawełnę, to Czarzasty kłamie. Trzecia Droga chce z kolei, ale to nie jest akurat zaskoczenie, bo Trzecia Droga chce, żeby było referendum w tej sprawie. Słyszałam pana posła Trelę z Lewicy, który mówi, no referendum w sprawie aborcji to tak jakby robić referendum w sprawie na przykład czy oddychania, tak? Czy można oddychać. Jak pani patrzy na tę kłótnię?
No, jakby połączyło się kilka klubów, które mają pewnie różne poglądy, które mają różne trochę programy. Połączyli się za wszelką cenę i dzisiaj próbują, że tak powiem, każdy pewnie walczyć o jakąś część swojego elektoratu. No, pewnie tak będzie w wielu przypadkach, bo na pewno nie są spójni, jeżeli chodzi o koalicję rządzącą w wielu sprawach. A też widzimy, że dzieją się różne rzeczy i wydaje mi się, że są nawet takie rzeczy jak tabletka Dzień Po, która w pewnych kwestiach dzieli, posłów czy różne opcje polityczne w tej koalicji. No, co mam powiedzieć? Ja osobiście jestem przeciwko aborcji jakiejkolwiek. Rozumiem wyrok Trybunału, ale rozumiem przesłanki wynikające z konstytucji, wynikające z gwałtu, czy z, absolutnie z zagrożenia życia i zdrowia. Tak. Tu nie ma żadnych wątpliwości, że i również dla mnie, że ta aborcja, jeżeli jest zagrożone życie lub zdrowie kobiety, jest w Polsce dostępna i tego nie powinniśmy zmieniać. Natomiast aborcja do 12 tygodnia, bo rozumiem, że o to lewica walczy bez zastanowienia. No, jaki to jest kierunek, ja absolutnie się z tym nie zgadzam. Bo kiedyś mówiło się, że sprawa aborcji zawsze, nieważne w której kadencji Sejmu, była wywoływana po to, żeby zastąpić jakiś temat, bo zawsze ona wywołuje dyskusję, wywołuje tarcia, prawda? I zawsze no, nie ma wymyślenia, dziennikarze tak mówią, aha, jest aborcja, czyli coś próbują ukryć. Czy pani myśli, że teraz też jest podobnie, że aborcja ma przykryć jakieś tematy? Wszystkiego się możemy spodziewać. Dzisiaj jakby nawet ta sytuacja wczorajsza pokazała, ja mam takie wrażenie, też będąc patrząc na tematy, na pracę Komisji Zdrowia, mam wrażenie, że to jest, patrząc na komisje śledcze, że tematem dzisiaj głównym jest wywoływanie afer. Niezależnie od tego, obrzucić kogoś oskarżeniami jest bardzo łatwo, ale potem naprawić te oskarżenia, jeżeli efekt jest, że tak powiem, nie potwierdza tych oskarżeń, jest bardzo trudno. Tak samo, ja znowu wrócę do swojej sytuacji, bo ona dzisiaj mnie bardzo emocjonuje. To jest właśnie ten przykład, że zostałam obrzucona, media obiegły ta informacja, że ja kogoś podduszałam, co jest absolutnie nieprawdą. Nie uczestniczyłam w ogóle w żadnej szarpaninie. Natomiast teraz, no jakby w jaki sposób zrobić, by ta informacja prostująca, informacja pana marszałka dotarła wszędzie? No tego bym jakby sobie życzyła, żeby informacja, przeprosiny, jakby styl przeprosin był jaki był. I ja je przyjmuję, absolutnie przyjmuję, a styl jakby pozostawiam panu marszałkowi, w jaki sposób potrafi, że tak powiem, przyznać się do błędu i przeprosić. Natomiast dzisiaj uważam, że jakby zadaniem pana marszałka, tego bym oczekiwała, byłoby to, by naprawdę każdy, do którego dotarła wczorajsza informacja, do każdego, żeby dotarła również dzisiejsza informacja, w której pan marszałek przyznaje swój błąd i w której mówi, że to było pomówienie i w której mówi, no, przepraszam również, co powiedział. Tabletka Dzień Po, też pani o niej wspomniała. Aha, ona ma być dostępna bez recepty dla dzieci po 15 roku życia. Tak? Więc tak. Ja pytam panią jako lekarza i jako mamę również. Czy 15-letnie dziecko, bo tak powinno się mówić, czy 15-letnie dziecko powinno przyjmować poza kontrolą, bo skoro może iść do apteki i kupić to bez recepty, czyli może kupić bez wiedzy, tak, mamy czy taty, czy powinno przyjmować w ogóle jakiekolwiek leki bez wiedzy rodziców? Panie redaktor, tutaj jest bardzo dużo wątpliwości związanych poza witaminą chociażby... C może, czy jakkolwiek inny. Związanych chociażby z tym, że ta tabletka ma również swoje skutki uboczne. No właśnie. Ja rozmawiałam z wieloma specjalistami ginekologii, pediatrii, bo to też jest kwestia pediatrii. I też podejmowałam ten głos, ten temat na Komisji Zdrowia, że obecny rząd, wprowadzając tą tabletkę, nie popełnił żadnego kroku, by zrobić pewną kampanię informacyjną. Jakie są skutki uboczne, w jaki sposób można przyjmować ten lek,
rynek i że to absolutnie nie jest lek, no to nie jest lek, to jest substancja, produkt medyczny i że absolutnie nie jest to produkt medyczny, który można przyjmować co tydzień, co dwa, co trzy, że na pewno powinno się tego unikać, a wiem, że są takie przypadki. No przecież nie będzie nad tym kontroli, bo dziecko może chodzić do różnych aptek. Dociera do mnie też bardzo dużo głosów rodziców, którzy uważają 18 lat, okej, to już jest jakby pełnoletnia osoba, ale 15-latka, jeżeli ona, że tak powiem, ma współżycie, które jest ryzykowne, które zmusza ją do tego, by wziąć tą tabletkę, 15-latka, dziewczyna, która kończy chyba 8 klasę, tak? Jeżeli ona ma takie zachowania i jakby udostępnia się, wręcz zachęca się do tego, by nikt o tym nie wiedział. A wiemy, że w tym wieku te sytuacje mogą być bardzo różne. Dlatego ja też złożyłam poprawkę, by ta tabletka była dostępna, ale od 18 roku życia bez recepty, by ta tabletka przede wszystkim nie była dostępna bez wiedzy żadnej osoby dorosłej, siostry, mamy, koleżanki, czy lekarza po prostu. Przecież dla 15-latki, ale pani redaktor, że to, tak, no 15-latka nie może kupić sobie totolotka, 15-latka nie może iść do solarium, nie może kupić sobie tego ale energetyka, ale będzie mogła tabletkę dzień po. O energetykach pani mówi, rzeczywiście, przecież energetyki są pod kontrolą rodziców. Nie wolno ich kupić dzieciom, tak, do 18 roku życia, dopóki rodzic się nie zgodzi. Rodzic może kupić i podać. Tak. Dlaczego wobec tego z tabletką dzień po tak postąpiono? Co więcej, pełnej informacji również na Komisji Zdrowia, uważam, nie było na temat właśnie tych zagrożeń, które ona niesie. Pełnych informacji na temat prawdziwego jej działania i pełnego, w zasadzie może pełnego jej działania. Ale jest jedna bardzo ważna rzecz, pani redaktor. Ministerstwo Edukacji w ostatnim czasie zaprezentowało zmiany, które przygotowują w programie nauczania dzieci w szkole. Również w szkole podstawowej. Ja przejrzałam, ponieważ mam dzieci w szkole podstawowej, przejrzałam pakiet biologii między innymi dla szkół podstawowych. I teraz proszę zauważyć, 15-latka dzisiaj będzie mogła, bo prawdopodobnie, że tak powiem, większość o tym zadecyduje, będzie mogła kupić sobie tabletkę dzień po, ale ta sama 15-latka, kończąc szkołę podstawową, nie wyniesie z tej szkoły, bo się to wykreśla, bo jest propozycja wykreślenia podstawowych informacji na temat rozwoju i rozmnażania dotyczących m.in. profilaktyki chorób przenoszonych drogą płciową. Ja nie żartuję, pani redaktor. Naprawdę zostały wykreślone tematy związane z profilaktyką. Tylko historię język polski doprowadzają do zawału rodziców, Do zawału. Pani redaktor, propozycja wykreślenia właśnie profilaktyki chorób wenerycznych, wykreślenie, uwaga, kwestii cyklu menstruacyjnego i określenia tego cyklu. Czyli tak, 15-latka, nie wiem dlaczego. Oczywiście tam jeszcze inne kwestie właśnie szkodliwości leków, czy tam skutków działania hormonów, jak również, co też mnie bardzo zdziwiło, wykreśla się informacje szkodliwości narkotyków, dopalaczy i innych leków. Nie wiem skąd takie pomysły, ale bardzo dziwne, bo 15-latka dzisiaj będzie mogła sobie tabletkę dzień po kupić, ale ze szkoły podstawowej w ogóle nie wyniesie informacji, kiedy ma tą owulację i kiedy w zasadzie tą tabletkę powinna przyjąć, jeśli będzie taka potrzeba. A już, że tak powiem, wykreślenie w momencie, kiedy choroby weneryczne, choroby przenoszone drogą płciową, mamy informację, że jest pewien wzrost, pewien nawrót niektórych chorób i my dzisiaj wykreślamy informowanie o tym dzieciom w szkole podstawowej. Natomiast proponujemy im tabletkę dzień uśmiechnięte. Jako mama, jako lekarz jest swoją drogą, to ale jako mama jestem zażenowana takimi propozycjami, wręcz nawet przerażona takimi propozycjami. To na koniec zapytam jeszcze panią, jakie skutki uboczne rzeczywiście może wywołać ta tabletka, bo to chyba nie jest tak, że witamina C połknięta raczej nam nie zaszkodzi, tak? Ale ta tabletka może zaszkodzić. Ta tabletka może zaszkodzić, oczywiście nie musi, ale może, ale przede wszystkim ona ma realny wpływ na cykl owulacyjny, tak, kobiety. 15-latka to jest dziewczyna, u której często jeszcze ten cykl nie jest usystematyzowany, jest w trakcie jeszcze tego rozwoju do takiej pewnej pełności i systematyczności chociażby cyklu miesiączkowego. Przede wszystkim może wpływać, tak jak wpływają w pewnym sensie hormony, ale może wpływać zmieniając pewną strukturę
które no, jakby skutki uboczne są dosyć szeroko opisane, ale są też pewne wątpliwości dotyczące szkodliwości dla wątroby. Jest przypadek, wprawdzie to był ten sam lek, który jest proponowany w tabletce, ale w trochę innej formie stosowany na mięśniaki. Ten sam lek, o wiele niższa dawka została chyba 4 lata temu w ogóle wycofana, bo tutaj tabletka ma 30 mg tydzień po, natomiast tabletka do stosowania przewlekłego w formie 5 mg, ona została wycofana z tego tytułu, że pojawił się kolejny przypadek uszkodzenia wątroby, który spowodował, że pacjentka musiała mieć przeszczepioną wątrobę. Czyli jakby ta szkodliwość na w wielu przypadkach może wystąpić, dlatego tym bardziej kampania, która będzie informowała o tym, jeżeli włączamy taki środek, który nie jest obojętny dla organizmu, kampania informacyjna powinna być bardzo szeroka i uważam, że do 18 roku życia jednak pod kontrolą lekarza, z informacją dla lekarza. Zresztą drugi punkt, producent w charakterystyce produktu leczniczego mówi o tym, że tabletka powinna, przed przyjęciem tabletki kobieta powinna sprawdzić, czy nie jest w ciąży. Więc tych takich uwag, o których powinno się pomyśleć, jest sporo, dlatego uważam to za bardzo odważne, ale że tak powiem w złym tonie odważne. No bardzo ryzykowne dla zdrowia. Bardzo ryzykowne, dokładnie. By w tak młodym wieku, wyłączając informacje w szkole podstawowej na temat rozwoju i na temat rozmnażania, na temat profilaktyki chorób, na temat wszystkiego, czego powinna młoda dziewczyna się uczyć już w szkole podstawowej, w zamian za to podaje się tabletkę. Bardzo dziękuję pani minister. Trochę informacji pani tutaj naszym widzom przekazała, więc to też jest bardzo cenne. Dziękuję bardzo i dziękujemy redaktor. Również państwu. Za chwilę w punkt i Katarzyna Głyska oraz jej goście.